Cykl koniunkturalny sprzyja notowaniom surowców i spółkom surowcowym. Dostrzegają to także analitycy, którzy po cichu ścigają się na coraz wyższe ceny docelowe dla KGHM. Z tej strony Rafał Szechstockosz, Zapraszam serdecznie na odcinek o tejże spółce. Jak zaznacza sobie Sław Kozłowski, analityk Nobel Securities obawy o powrót inflacji czy wolniejszy spadek inflacji, poszukiwanie bezpieczeństwa oraz nadmiar płynności u inwestorów globalnych sprzyja zwrotowi z akcji w stronę surowców według cyklu rotacji aktywów. Trend potwierdzają wzrosty notowań na rynku złota, srebra, miedzi czy aluminium. Na przejście do kolejnej fazy cyklu koniunkturalnego reagują analitycy. W pierwszej dekadzie kwietnia Bank of America podniósł rekomendację dla KGHM do kupuj z poniżej rynku. W tym tygodniu podobny ruch wykonał dom lekarski Bosch. Łukasz Prokopiuk w raporcie z 10 kwietnia podniósł rekomendację fundamentalną dla akcji KGHM do kupuj, a cenę docelowo podwyższył do 185 zł za walor. Warto zaznaczyć, że w momencie opracowywania rekomendacji akcje lubińskiego kombinatu kosztowały nieco ponad 142 zł. Analityk podwyższył prognozy finansowe dla miedziowej spółki nie tylko ze względu na rosnące ceny metali, ale także z uwagi na spadek cen gazu i energii elektrycznej. W ciągu ostatnich miesięcy ceny miedzi i srebra wzrosły odpowiednio około 10% i 15%, przebijając tym samym oczekiwania eksperta. Jak czytamy w raporcie przygotowanym przez Łukasza Prokopiuka, analityka domuklewskiego boś, dlatego korygujemy nasze założenia poziomu ich cen stosownie do okoliczności, przyjmując w drugiej połowie bieżącego roku i 2025 cenę miedzi na poziomie. Na odpowiednio 9,5 tysiąca dolarów za tonę i 10 tysięcy dolarów za tonę. A srebra na poziomie odpowiednio 28 dolarów za uncję i 26. I w efekcie nasze prognozy dla KGHM na 2024 oraz 2025 wyraźnie rosną. Zakładamy również niższe ceny surowców, gazu i energii, co dodatkowo podwyższa oczekiwane wyniki KGHM Polska o 800 milionów złotych rocznie dla lat 2025-31. Nasza długoterminowa prognoza skorygowana widać dla KGHM Polska rośnie do 5 miliardów złotych. Poprzednio było to 4,2. I to właśnie obniżenie cen surowców ma większy pozytywny wpływ na większość naszych prognoz i wyceny spółki. Chcemy zauważyć, że zmiany założeń dla cen metali nie mają wpływu na nasze prognozy na lata 26-31. Warto przypomnieć też, że w następstwie przyjęcia przez nas wyższych wolumenów produkcji dodatkowo rosną długoterminowe prognozy wyników finansowych dla KGHM International. Wspomniane wyżej, podwyższenie krótkoterminowych prognoz ma pozytywny wpływ na wycenę porównawczą przy dodatkowym silnym wsparciu rosnących w przyszłości mnożników porównywalnych spółek, które według obserwacji analityka zanotowały około 30% wzrostu w ostatnim kwartale, co też może być sygnałem, że aktualizacje konsensusu prognoz nie nadążają oraz że rynki światowe zaczynają przypisywać większą wartość cyklicznym spółkom. Najnowsze rekomendacje Łukasz Prokopiu przypisuje wyższą niż dotychczas wagę wycenie porównawczej. Tu warto dodać, że docelowa wycena w horyzoncie 12 miesięcy tradycyjnie opiera się na złożeniu wycen DCF i porównawczej. W kwietniowym raporcie analityk zdecydował się zwiększyć wagę tej drugiej do 70%, w poprzednim kwartale było to 40%. Z dwóch powodów. Stało się to zatem. Po pierwsze, wycena porównawcza jest często preferowaną metodą wyceny w okolicznościach szybkich zmian cyklu ekonomicznego jak obecnie, gdyż prawdopodobnie lepiej odzwierciedla scenariusz ożywienia gospodarczego. A po drugie, według obserwacji analityka w wypadku KGHM zagraniczni inwestorzy są bardziej zainteresowani wyceną porównawczą niż wyceną DCF. Analityk przypomina, że wycena metodą DCF wynosi tylko 76,10 zł na akcję. W porównaniu z wyceną porównawczą w wysokości 231. Złotych 50 groszy na akcję. Jednocześnie analityk zaznacza, że decyzja o podwyższeniu wagi wyceny porównawczej jest obarczona znaczącym ryzykiem wyceny, z którego inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę. Jak czytamy w raporcie, KGHM jest prawdopodobnie najlepiej znaną spółką cykliczną na GPW i jeśli naprawdę mamy do czynienia z ożywieniem światowej gospodarki, to naturalną koleją rzeczy należy przeważać tego typu walory w nadchodzących miesiącach. Ostatnio kursy akcji w większości światowych spółek wydobywczych radzą sobie znakomicie, co jest wyraźnym sygnałem, że inwestorzy wierzą w scenę scenariusz ożywienia światowej gospodarki, a walory KGHM w takich warunkach historycznie należały do czołówki najlepiej sobie radzących. Ponadto relatywnie wysoka operacyjna i finansowa dźwignia spółki może być uznana za dodatkowy pozytywny czynnik w takich uwarunkowaniach. Ciekawym wątkiem jest także tegoroczna dywidenda. 24 kwietnia KGHM opublikuje raport roczny za 2023 oraz odniesie się do kwestii podziału zysku. Analityk domu lr. Boś w raporcie zauważył, że spółka wypłaci w tym roku symboliczne 1 zł na akcję, czyli tyle samo co w ubiegłym roku. Kwestia dywidendy pozostaje otwarta. Niepewność jest na tyle duża, że analityk jako jeden z czynników ryzyka w spółce wskazał właśnie brak wypłaty za 2023 rok. KGHM Polska Mieć posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, w Niemczech, Kanadzie, Chile i USA, a spółka jest notowana na GPW od 1997 roku i wchodzi w skład indeksu wig 20. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału i zachęcam do sprawdzenia naszego portalu po więcej informacji z GPW i innych rynków. Jednocześnie, jeżeli materiał Wam się podobał, zachęcam do polubienia treści.